Cześć, dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o paru dość istotnych sprawach dotyczących korektorów i aplikacji korektorów. Myślę, że dla osób szczególnie początkujących, które nie wyrobiły sobie jeszcze jakichś takich swoich przyzwyczajeń makijażowych, jednym z takich pytań, które się nasuwają, jest to, czy i kiedy stosować korektor pod podkład, a kiedy na podkład i w ogóle co w końcu z tym korektorem pod oczami. I czy to prawda, że pod oczami najlepiej nakładać palcami, a jak nie palcami, to jak nakładać i jakie są różnice w metodach aplikacji. I postanowiłam, że dzisiaj Wam ten temat przybliżę, szczególnie osobom, które no może dopiero zaczynają. Jeżeli chodzi o różnicę i o to, kiedy nakładamy korektor pod podkład, a kiedy na podkład, to powiem Wam o ogólnych zasadach i o tym, co ja myślę i co ja stosuję. Korektor pod podkład, na gołą skórę inaczej, nakładamy wtedy, jeżeli jest to korektor kamuflujący, na przykład pomarańczowy, żeby zakryć jakieś zasinienie pod oczami, albo oczywiście wtedy, kiedy nie planujemy w ogóle nałożyć podkładu i wtedy musimy pamiętać, żeby ten korektor był jak najbardziej dobrany do koloru naszej skóry. I nakładając korektor pod podkład, może być też niewielka różnica między kolorem naszej skóry a późniejszym kolorem korektora i podkładu, dlatego że jednak podkład jest ostatecznie na wierzchu i wszystko nam wyrówna. Natomiast minusem takiej aplikacji jest to, że większość korektorów albo też niewprawnych rąk spowoduje to, że nałożymy ten korektor na, powiedzmy, zaczerwienienie, następnie nakładając palcami czy pędzlem czy gąbką podkład, po prostu ten korektor w tym miejscu będzie migrował, czyli przesuwał się i tak ta nasza niedoskonałość troszeczkę wyjdzie. Więc ja ogólnie tej metody nie stosuję, nie polecam. Nakładam tylko i wyłącznie korektor na gołą skórę, jeżeli nie będę później nakładać podkładu, jeśli nie wiem, na przykład rano gdzieś lecę i chcę tylko zasinienie pod oczami ukryć. Demonstrację, którą widzicie, ja używam korektora w kremie Idealna Cera, on jest genialny, on jest bardzo mocno kryjący i ten korektor, jak widziałyście, możemy nałożyć bezpośrednio palcem. Nakładanie korektora palcem powoduje to, że on się rozgrzewa, on bardziej się wtopi wtedy, wtopi w cudzysłowie oczywiście, w skórę czy w podkład, wygląda bardziej naturalnie i szybciej się rozprowadzi. Natomiast minusem jest to, że w tym momencie zabieramy dość dużo skrycia temu produktowi. Więc jeżeli mamy dużą zmianę do zakrycia, to nie będzie fajna opcja aplikacji. Drugi sposób to jest nakładanie pędzelkiem. Pędzelek ładnie rozprasza, ale na dość duży obszar. Jednak pędzlem tak bardziej blendujemy ten korektor po twarzy, po miejscach, które chcemy przykryć. No i trzecia opcja to jest gąbka, dowolna gąbka do makijażu. Tutaj nakładam za pomocą czubka gąbki i drugą stroną gąbki wtedy też możemy porozcierać. I to jest opcja, którą ja osobiście bardzo lubię. Natomiast jeżeli chodzi o nakładanie korektora na podkład, to jest metoda bardziej logiczna, dlatego że podkład najpierw przykrywa nam na twarzy wszystko to, co jest w stanie przykryć swoją pigmentacją. Zawartość pigmentów w podkładzie procentowa informuje o tym, jak dużo on nam zakryje. Jeśli mamy podkład, który zakrywa prawie wszystko, to nie ma sensu na siebie nakładać korektora, bo często te zmiany są wtedy bardziej niż mniej widoczne. A jeżeli mamy coś konkretnie jeszcze do zakrycia, co nam przebija spod korektora, spod podkładu, to wtedy nakładamy korektor w te miejsca. I znowu, albo nakładamy za pomocą pędzla, albo nakładamy za pomocą gąbki, albo nakładamy palcami. Ja polecam nakładanie bardzo precyzyjnym pędzlem tylko w te miejsca, które potrzebują zakrycia, a następnie roztarcie, a konkretnie wklepanie za pomocą gąbki. Ta metoda wydaje mi się najfajniejsza, dlatego że najwięcej koloru zostaje w tym momencie na tej naszej niedoskonałości, a jednocześnie nie nakładamy korektora za dużo. Jeżeli chodzi o aplikację korektora pod oczami, to tutaj polecam Wam dwie metody. Pierwsza to jest wklepanie korektora palcem. I tutaj znowu ucieknę się do tego, co powiedziałam wcześniej, że korektor rozgrzany lepiej wtapia się w skórę, jest taki dużej przenośni rozwodnionym. Myślę, że wiecie, co mam na myśli. On się rozgrzewa, on się tak jakby roztapia pod palcem i ładniej przylega do skóry, więc to jest na pewno duży plus. Natomiast minusem jest znowu to, że trochę tej pigmentacji mu zabieramy i on nie jest aż tak kryjący i treściwy, jak byśmy sobie tego życzyły. Oczywiście nie wszystkie z nas potrzebują bardzo kryjących korektorów, to jest inna kwestia. Natomiast sposób drugi, który jeszcze bardziej ja lubię, to jest punktowe nałożenie sobie korektora pod oko palcem bądź pędzlem, a następnie wklepanie za pomocą gąbeczki i to daje bardzo naturalny efekt, bardzo szybko się wszystko ze sobą łączy, podkład z korektorem
i wszystko wygląda bardzo ładnie, mamy pigmentację zachowaną. To też, co jest bardzo istotne, to to, że pod korektor pod oczy zawsze nakładamy krem nawilżający nasz pod oczy do dbania o okolice oczu, żeby tej okolicy dodatkowo nie przeciążać, nie przesuszać różnymi składnikami zawartymi w korektorach. Staramy się pod oczy używać korektorów lekkich, nawilżających, korektorów, które są dedykowane do rozświetlania okolicy pod oczami. Pamiętajmy też, że korektor to nie jest cud, jakiś fenomen, go trzeba utrwalić, obojętnie czy nakładamy tylko korektor na twarz, czy nakładamy podkład i później korektor, utrwalamy bardzo cieniutką warstwą pudru, żeby go zagruntować, żeby on w tym miejscu został. Tak, myślę, że to wszystko, co chciałam Wam dzisiaj przekazać. Także podsumowując, korektor pod podkład nakładamy, no, albo jak w ogóle nie stosujemy podkładu, albo jak ewentualnie mamy jakiś tam problem z dobraniem koloru podkładu i korektora i tak dalej, i koloru skóry, ale raczej tej techniki nie polecam, raczej polecam nakładanie korektora na podkład, na miejsca, których podkład nie był w stanie zakryć. Pamiętamy o utrwaleniu i o tym, żeby pod oczami nakładać korektor, najlepiej gąbką albo palcami dla najbardziej naturalnego efektu. Tak, i to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że filmik będzie przydatny i do następnego razu. Buziaki!